Ale poruszyło mnie tutaj jedno, co mówił brat. Mówi, oddziały psychiatryczne są przepełnione ludźmi wierzącymi. Może nie przepełnione, ale na oddziałach psychiatrycznych są ludzie wierzący. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Co się dzieje? Że są takie rzeczy. Moi drodzy, od razu mi przyszło słowo. Słowo i wiem, że to słowo od Pana. Znamy to słowo i wiemy o tym słowie. W liście do Efezjan. W 6 rozdziale. Kiedy Paweł mówi i przypomina nam, to są napomnienia dotyczące chrześcijańskiej walki. My toczymy tutaj bój i musimy zdać sobie sprawę, że żyjemy w świecie i duchowym, i normalnym, cielesnym. I Paweł tutaj mówi, w końcu bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Umacniajmy się w Panu i w potężnej mocy Jego. Po co to mówi? Po co Paweł to o tym przypomina? Ale mówi tak, po to, gdyż, 12 werset, gdyż bój toczymy nie z ciałem i krwią, lecz nad ziemskimi władzami, ze zwierzchnościami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Po to powiedział, żebyśmy się umacniali. I dzisiaj musimy wiedzieć tą świadomość, mamy tą świadomość. Jeżeli ją mamy, tą świadomość, to mamy z tym walczyć. Jak można walczyć z tym? Tylko, jak tutaj brat powiedział, w imieniu Jezusa Chrystusa. Tylko w imieniu Jezusa Chrystusa. Paweł nie napisał tutaj tego po to, żeby to pięknie brzmiało. My toczymy bój nie z ciałem i krwią. I dlatego na oddziałach psychiatrycznych są ludzie wierzący, dlatego, bo nie umacniałem się w potężnej mocy Pana. Moi drodzy, kiedy się nawróciłem, było to 13 lat temu. 13 lat temu oddałem życie Jezusowi Chrystusowi tutaj we Wiśle. Powierzyłem Mu swoje życie i wiecie co? I od razu w moim życiu nic się takiego nie stało widzialnego. Ale moje serce zostało przemienione. Ja zapragnąłem mocy Jezusa Chrystusa. Wiecie co? Ja się bałem wyjść. Jeszcze byłem wtedy na odwyku w Zgierzu. Wychodziłem ze Zgierza i musiałem iść do noclegowni. W noclegowni, gdzie gromada ludzi, tam było 30 osób, a ja między nimi, ludzie, którzy pili, cudzołożyli, robili różne złe rzeczy, a ja jeden, który przywiozłem gedonitkę, niebieską gedonitkę, i zacząłem ją czytać. I wiecie co? To nie sam wynalazłem ten fragment, ale ja chciałem się ostać przed zasadzkami diabelskimi. I kiedy, ja pamiętam te chwile, kiedy pragnąłem Bożego Słowa, ja chciałem się umacniać w potężnej mocy Pana. Chciałem w tej potężnej mocy chodzić. I otworzyłem ten list do Efezjan. Ja nie wiem, jak ja go znalazłem, ale wierzę dzisiaj głęboko, że to Duch Święty zainspirował, żebym ja to czytał. I interesowały mnie te przykazania na co dzień, w czwartym rozdziale. Przykazania, jak mam żyć, bo ja nie umiałem żyć. Ja nie umiałem żyć normalnym życiem. I zacząłem czytać. Przeto rzuciwszy kłamstwo i tak dalej, znamy Tobie. To, prawda? Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Dalej, nie dawajcie diabłu nie przystępu, kto kradnie, niech kraść przestanie. I to mnie uderzało, ale wiedziałem, że to są przykazania, w których ja mam żyć. I dalej, to umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. No dobrze jest powiedzieć, umacniaj się, ale wiecie co? Przyszło mi takie pragnienie, kiedy dalej tutaj czytamy o tej Bożej zbroi. Ja chciałem chodzić w tej Bożej zbroi. Ja chciałem umieć chodzić w tej Bożej zbroi. Ja jeszcze nie czytałem o Dawidzie, który walczył z Goliatem. Jeszcze to do mnie nie dotarło, ale miałem pragnienie chodzić w Bożej zbroi, bo wiedziałem, tak jak pisze tutaj Piotr, że diabeł chodzi jak lew ryczący i patrzy, kogo by pochłonąć.
O tym wiedziałem. I nikt mi też nie powiedział, jeszcze nie miałem społeczności takich. Ale pragnąłem umacniać się potężnej mocy Jego. I pierwszy element tej Bożej zbroi. Ja wierzę głęboko, że my wszyscy tutaj wiemy. Tylko o tym nieraz zapominamy. Zapominamy, kiedy wychodzimy z mieszkania, zapominamy założyć kapelusza albo czegoś wziąć. I tutaj zapominamy, wychodząc w ten świat, zapominamy przepasać się prawdą. Pierwszy element Bożej zbroi. Przepaszcie swoje biodra prawdą. Chodźcie w prawdę. Jakiej prawdzie? Ja jestem drogą, jestem prawdą, jestem życiem. Pan Jezus sam o sobie powiedział. Nie przepasujemy się tą prawdą i nie chodzimy w niej. I dotyka nas. I dotyka nas. Co? Bo ten chodzi jak lew ryczący i patrzy, kogo by pochłonąć. Nie będę tutaj mówił dalej, bo wy o tym wiecie, ale mnie to poruszyło, kiedy mówi oddziały psychiatryczne. A zapominamy, powiedział, siostra położyła rękę i powiedziała w imieniu Jezusa. Co się stało? Prysło. Ona kiedy, tak jak opętany, mówi, o zdrowych zmysłach usiadł u stóp Jezusa, zaczął chwalić Jezusa. To się stało. Że Pan Jezus, żywy Jezus, zmartwychwstały Pan Jezus Chrystus, zadziałał. Amen. Zadziałał. Bo On żyje i On działa. A my o tym zapominamy. A my o tym zapominamy. Moi drodzy, to nie chcę tutaj nikogo, wybaczcie mnie, jeżeli kogoś urażam, ale tak to jest. Zapominamy to tak, jakbyśmy naprawdę zapomnieli kapelusza zabrać i bez kapelusza wylecieli z gołą głową. Albo szalika nie założyłem i wyskoczyłem na mróz. Zapominamy przywdziać tą Bożą zbroję. Ten miecz, którym jest słowo obosieczne, czy on codziennie jest w naszym ręku? Pancerz sprawiedliwości, przyłbica zbawienia, żeby nie był atakowany mózg. Tu się wszystko tutaj rodzi. Tu. Dopuszczamy. Załóżmy tą przyłbicę zbawienia. Ten pancerz sprawiedliwości. I sandały do śmiałego zwiastowania Ewangelii. Idźmy i głośmy tym, co chodzą po ulicach, którzy są bez Jezusa, bez nadziei, bez Boga w sercu. Jeżeli oni nie usłyszą, jeżeli my im nie powiemy jako ludzie wierzący, to zginą na wieki. To zginą na wieki. Ale jeżeli będziemy chodzili w tej Bożej zbroi, jeżeli w niej będziemy chodzili, to wierzę głęboko. Tutaj siostra dzisiaj powiedziała świadectwo. Mówi, zostałam uwolniona. Ale myśmy się modlili. Sam osobiście się modliłem ze swoją żoną. Tutaj siedzi. Klęczeliśmy i wołaliśmy. Panie, Ty masz moc. Ty masz moc. I zapominamy o tym wersecie. Mnie jest dana wszelka moc na niebie i na ziemi. Dzisiaj pastor to powiedział. Mnie. Komu? Jezusowi. Więc Panie, Ty możesz się z tym rozprawić. Ty masz moc się z tym rozprawić. To nie ona swoimi siłami, nie jej mąż, nie my tu. Ale Jezus Chrystus rozprawił się z tą chorobą. Moi drodzy, takie złożę świadectwo krótkie. Trzy lata temu miałem poważny wypadek. Jechałem busem, niektórzy tam, co mnie znają. Tym busem nawet dzisiaj przyjechałem wczoraj przyjechałem do Wisły i przywiozłem tutaj ludzi na dni trzeźwości do Wisły. Ale jechałem tym busem, zawoziłem alkoholika pewnego do ośrodka odwykowego do Broczyny. Wiecie, to było w marcu, 13 marca. To nie chodzi, że 13, że data, bo tam data. Mogło to być nawet i 32. To był fakt. Wpadłem w poślizg i z naprzeciwka jechał osobowym autem. Jak mnie trzepnął, ja tak bokiem staczałem się, bo taka przyszła mi świadomość. Mówię, nie ma nikogo z tyłu. Spojrzałem w lusterko, ale czułem, że mnie znosi. Podbiło mnie i znosi. Tak, kto jest kierowcą, to wie. I mnie znosi na lewą stronę. I tak ujrzałem, mówię, zaspy są. Mówię, zatrzymaj się w tej zaspie. Nie zdążyłem do tej zaspy.
z naprzeciwka, z takiego półzakręgu wyskoczył Skodą. Jak mnie trzepnął do góry nogami, mnie wywalił w tym. 17 słów na głowie, 5 kręgów szyjnych złamanych. Złamanych, nie pękniętych, nie tylko złamanych, wstrząs mózgu i tak dalej. Zawiozła mnie karetka do szpitala. Wiecie, 8 miesięcy w gorsecie. To był najwspanialszy czas, jaki miałem. Najwspanialszy czas, kiedy chodziłem w tym gorsecie, kiedy nie mogłem spać, kiedy się nie mogłem położyć, bo nie mogłem spać, mnie to wszystko bolało. I kiedy wstawałem w nocy, moja żona, bo już byłem w domu, moja żona spała obok, a ja wstawałem w nocy, odchodziłem do kuchni i mamy tutaj do swojej komory, ona jest do dzisiaj moją komorą, kuchnia w bloku. Szedłem tam i chodziłem, jedną mi to proszę, Panie, ja Ci dziękuję. Dziękuję, że mnie uratowałeś, dziękuję, że dzisiaj żyję, dziękuję za to. Wiecie co? Kiedy byłem w szpitalu w Chojnicach, widziałem chłopaka na wózku i on mówi, uderzył tylko w barierkę, pęk kręgosłup, dziękuję, do widzenia. Jego nie było. Po takim wypadku Bóg uzdrowił. Ja naprawdę nie mogłem chodzić, bolało mnie wszystko, nawet mrugnięcie oczu mnie bolało. Ale wiedziałem, że Pan mnie zachował do czegoś. Kiedy moja żona chodziła do lekarza, żeby wziąć następne zwolnienia, ja nie chciałem chodzić, ona sama, lekarz mówi tak. A, to jest ten Pan, co według wszelkich prawideł powinien nie żyć. Tak, według prawideł ludzkich powinienem nie żyć. Ale według Bożego postanowienia żyję i jestem tutaj dzisiaj. Mam ograniczenia takie. Nie mogę dalej głowy odkręcić, ale żyję. Jeżdżę samochodem, jeżdżę autem. Lekarz mi zabronił całkowicie, mówi, niech pan nie wsiada do auta. Mówi, na pewno nie. Wiecie co? Półtorej miesiącu, to jeszcze moja żona mi też mówi, ty jesteś chyba, zobowiązałem się, że pojadę do Olsztyna, z Kutna do Olsztyna, wcześniej jeszcze przed tym wypadkiem i poprowadzę tam dni nowej szansy. I miałem ten wypadek, mógłbym powiedzieć, nie, już nie tego, nie jadę, jestem, jednak wsiadłem do auta w gorsecie z połamanym kręgosłupem, jeszcze nie wygojony, po 2 miesiącach pojechałem zrobić. Bolało mnie, ale Pan przeprowadzał. Ja ufałem Jezusowi, ufam Mu do tej pory. To On mnie wyrywał z tego wszystkiego. Często zapominamy o mocy Jezusa Chrystusa. Często zapominamy, komu tak naprawdę zawierzyliśmy i kto jest naszym Panem, Królem i Zbawicielem. Często zapominamy o tym. Powiem Wam, że nieraz sam się łapię. Ale Panem ten mówię, Panie, Ty wiesz. I jeżdżę też po odwykach, po psychiatrykach, po więzieniach i spotykam się z ludźmi, którzy mi wierzący są. Spotykam się, którzy mówią, że są wierzący. Wiesz, co tutaj robisz? Teraz ostatnio byłem na odwyku i przychodzi do mnie, zastosowaliśmy Ewangelię. Przychodzi do modlitwy. Jeden pierwszy mówi, a ja wezmę Biblię. Mówi, ja jestem katechumenem. Tak. Mówi, on jest katechumenem. 4 lata, czy coś tam w odnowie ducha. Ale co tutaj robisz? No co robisz na tym odwyku jako pacjent? No bo ja przyszedłem zwiastować o Jezusie. Ale co ty tutaj robisz? Co ano? Nie mówię o denominacjach, nie tego, ale jeżeli ty możesz być sobie w odnowach, nie wiem jakich, jeżeli nie masz Jezusa Chrystusa i twój fundament nie jest na Jezusie Chrystusie, to jesteś wrakiem. Dzisiaj żyję, funkcjonuję i powiem Wam, cokolwiek by się nie działo w moim życiu, w moim małżeństwie, za miesiąc, tak? Dzisiaj jest który?
18. No, za miesiąc i tydzień będzie 10 lat, kiedy jesteśmy małżeństwem. Bóg nędzarza podniósł z prochu, a byłem nędzarzem, który byłem na samym dnie. Bóg, który jest stworzycielem nieba i ziemi, podniósł i ma moc, podniósł takiego nędzarza jak ja z prochu, tak jak mówi Psalm 113, któż jest jak Pan Bóg nasz, który mieszka na wysokościach, patrzy z góry na niebo i na ziemię i na ciebie i na mnie i na wszystkich, na cały świat. Podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmieci. Po co? Aby posadzić go między książętami swojego ludu, a nie po to, aby go posadzić na oddziale psychiatrycznym. Taki Bóg. Takiego Boga mamy, takiego Boga czcimy i takiego Boga wierzmy. Ten, który nie sadza na psychiatrykach, w więzieniach, ani na odwykach, tylko sadza między książętami swojego ludu. Moi drodzy, ja dziękuję, bo ja tu nie chcę mówić kazań, ale to mnie poruszyło, kiedy powiedział tutaj brat, mówi, są ludzie na i to mnie, kiedy idę zwiastować Ewangelię, to mnie przeraża, ile ludzi jest bez nadziei, bez Chrystusa, bez czegokolwiek. My jako ludzie wierzący, my, którzy mamy Chrystusa, przywdziewajmy tą Bożą zbroję i idźmy na pierwszy front. Głosić Ewangelię tym, którzy potrzebują. A wszyscy potrzebują Chrystusa. Wszyscy potrzebują zbawienia. To jest pragnienie Boga, aby każdy był zbawiony. Pragnienie Boże to jest. To nie jest moje tak samo. Moje tak samo. A dlaczego? A dlatego, że w moim sercu mieszka Król. Król królów i Pan panów. I Jego pragnieniem jest, aby każdy był zbawiony. Czy i twoim? Moi drodzy, jeszcze raz dziękuję wam, żeście mnie tutaj wysłuchali. Ja nie chcę mówić tutaj kazań, ale cieszę się, że jestem tutaj, że mogę po raz kolejny widzieć siostry tutaj, braci, tych, których znam, a tych, których nie znam, jestem. To poznam, tak mam nadzieję. Jestem z Kutna, mam 62 lata, przyjechałem tutaj z żoną, przyjechaliśmy otworzyć coffee house tutaj w Cieszynie, o, tak powiem. Fajnie. Co?